Jedno chyba bardzo mocno sprzężone z drugim. Jednak bym zakładał, że chyba głupota jest większym problemem niż sama ignorancja. Natomiast często ignorancja jest wstępem do, do głupoty. Brak wiedzy to najlepsza pożywka dla, dla głupot. Nasz brak wiedzy on nie tylko wynika z faktu, że my tej wiedzy nie poszukujemy. Często słychać takie utyskiwania na temat ludzi nowej generacji, tak bym mo może powiedzieć. Że cechuje ich brak wiedzy, który wynika chociażby z coś, czegoś takiego jak lenistwa. Nie, to nie jest do końca prawda. Człowiek jest z natury bardzo ciekawską, ciekawskim tworem. Jest jednak poważny, jest jednak poważny element tej nowej rzeczywistości, o którym, o którym się bardzo często mówi, ale jakby troszeczkę nie widzi z tej perspektywy, która, która, która na co dzień nam towarzyszy, bo jesteśmy w czasie informacji, dostępu do informacji jest tej informacji nie, olbrzymia ilość i ludzie często bardzo ciekawi i y, y, tą ciekawość realizują oczywiście przez pozyskiwanie tej informacji. I tu informacja oczywiście może być różnej wagi. Y, w naturalny sposób często poszukujemy informacji, która będzie nas w pewnym sensie bawiła albo, y, albo w jakiś sposób sprawiała nam przyjemność, co oznacza, że tworzy się też y, pewnego rodzaju masa informacji, która zatyka przestrzeń, naszą przestrzeń, nasz czas na pozyskiwanie na pozyskiwanie wiedzy, która być może jest wartościowsza. W zasadzie zakorkowane te kanały, kanały komunikacyjne w pewnym sensie są zakorkowane albo zwyczajnie ludzie znajdują się za pewną zasłoną masy informacji. Dlatego ta niewiedza, ona nie, nie wynika tylko i wyłącznie z nieumiejętności znajdywania wiedzy albo z niechęci znajdywania wiedzy, tylko często wynika z tego, że od Często bardzo ważnych informacji, jesteśmy oddzieleni takim, y, się mówi, szumem informacyjnym, ale tak naprawdę masą informacji, którą pozyskujemy codziennie. Moim zdaniem to jest, począt, to jest właśnie ten, ten główny powód na dziś ignorancji. Nie brak dostępu, bo takowego nie ma. Mamy internet, mamy książki. Nie, niechęć, bo codziennie wszyscy czytają gazety, czy, czy powiedzmy, raczej portale internetowe, a pewnego rodzaju zasłona informacyjna. Y, Zbudowana no, często z trywialnych, być może mniej ważnych, albo zupełnie nieważnych informacji, które bawią, cieszą, ale sprawiają, że oddalamy naszy, nasz wzrok od, od rzeczy poważnych. Za mną bardzo lata suche, ekstremalnie suche, yy, też lata bardzo ciepłe. I gdy tylko odrobinę, że tak powiem, zaczniemy się rozglądać, to widzimy skutki zmiany klimatu. Ja może zwrócę uwagę na prostą rzecz. Proszę nasze, spojrzeć na nasze ubrania, jak ewoluowały. Proszę spojrzeć sobie na filmy z lat 70., -tych, 60., -tych, te zimowe i porównajmy te grube kożuchy z tym, z tym, co teraz nosimy. Ktoś powie, mamy ewolucję w ubraniach. Owszem, mamy ewolucję w ubraniach, ale z drugiej strony co, przeciętna, przeciętna osoba jednak ubiera się zdecydowanie, Zdecydowanie lżej. To jest jeden z takich przykładów praktycznych. Natomiast, gdy mówimy o pewnym zaprzeczaniu tej rzeczywistości, proszę też pamiętać o tym, że my lubimy być oryginalni. Też ta, ta faza internetu, której wszyscy doświadczamy, i jak mówię, uczymy się w tym żyć, bo tak naprawdę nabieramy odporności na, na bzdury, to też faza możliwości ekspresji własnej osoby. I często rozmawiając z ludźmi, którzy zaprzeczają różnym zjawiskom, no, i, i podając różne fakty, w zasadzie dochodzimy do momentu, w którym y, ktoś mówi coś na przekór, żeby się zwyczajnie odróżniać. To też o tym warto, warto pamiętać w tej, tej sytuacji. Nie, niektórzy z tej wiedzy, z tej, z tej manipulacji robią bardzo praktyczny użytek, i myślę, że tutaj w tym filmie bardzo ładnie to można, no, o, można opisać i nie mówimy tylko o politykach, bo zwykle mówimy o politykach, ale taka, taka logika zaprzeczania, ona jest użyteczna nie tylko w sferze zarządzania ludźmi w takiej dużej skali, ale w zasadzie w każdej skali. Można sobie wyobrazić sektę, można sobie wyobrazić rodzinę, w której ktoś nadaje ton kompletnie odwróconymi, sposob, odwróconym sposobem myślenia, Innymi słowy, może można z, tego, z tych zaprzeczeń zdrowemu rozsądkowi czerpać no, w pewnym sensie taką własną, e, a, taką własną afirmację własnej osoby. Jest to bardzo ciekawe i szczególnie w tym filmie widać, że jedni robią to z rozmysłem, drudzy po to, żeby powiedzmy zaprzeczyć. E, to jest naturalna, naturalna rzecz, a w tym wszystkim musimy żyć ci, którzy chcą coś przekazać, i, i próbować to raz przebić się przez tą ścianę szumu, którą. Która ewidentnie jest, a, a później być wystarczająco umiejętnym, żeby w ogóle przekazać coś, co będzie przeciętny człowiek mógł zrozumieć. Bo też ważne, że jest, i to nie odkryje żadnej, żadnej Ameryki, ważne jest to, żeby mówić w sposób zrozumiały. To nie, jest, to nie jest łatwe. W Polsce sytuacja jest bardziej złożona, w pewnym sensie bardziej jest dramatyczna, bo e, proszę pamiętać, że de facto. Czas po II wojnie światowej i rozwój przemysłowy Polski. Pamiętamy, że Polska była zacofanym krajem przed, przed II wojną światową. To był, to był zacofany za za kraj, nawiasem mówiąc, składający się z trzech części, które nie do końca często pasowały do siebie. Po II wojnie światowej trzeba pamiętać, że jest to okres wzrostu i rozwoju technologicznego. Elektryfikacja wsi w latach 50. -tych. W ogóle rozwój na przykład systemów energetycznych, komunikacyjnych, to, to jest coś, co, co doświadczamy od II wojny światowej. To wszystko odbyło się w oparciu o spalanie węgla kamiennego. No, jeżeli tak się zdarzyło, to część na pewno w Polsce ludzi raz, że do dziś ekonomicznie zależy od, od spalania węgla kamiennego, zaczynamy od kopalni, e, kończymy na elektrowniach i oczywiście całym transporcie między kopalniami a elektrowniami. Czyli mamy sytuację, w której mamy zależność ekonomiczną, ale też mamy sytuację pewnego rodzaju perspektywy na rzeczywistość. Węgiel jest kluczem do funkcjonowania naszej rzeczywistości. Zdecydowanie trudniej w Polsce komunikować zmianę klimatu i potrzebę odejścia od paliw kopalnych, dlatego że tak, de facto wszyscy wychowaliśmy się w węglu. Wszyscy wychowaliśmy się w rozwoju, który. W naturalny sposób, naturalny sposób wiązał nam się ze spalaniem węgla. Proszę sobie wyobrazić, że zdecydowanie wygodniej, na przykład, myśli się o konwersji energetycznej we Francji, gdzie większość energii elektrycznej pochodzi z elektrowni atomowych. Więc przeciętny Francuz nie widzi węgla jako podstawy funkcjonowania rzeczywistości. Dla Polaka jest to sytuacja dramatycznie trudniejsza, dlatego też komunikacja. No bo trzeba wziąć czynniki społeczne pod uwagę, jest o wiele trudniejsza. I też wprowadzenie ludzi w błąd jest też o wiele łatwiejsze, jeżeli chodzi o, o potrzebę zmiany.